Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam na webinarze realizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który dotyczy wsparcia finansowego dla podmiotów ekonomii społecznej. Partnerem merytorycznym dzisiejszego spotkania jest Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych. Oprócz naszego partnera są dzisiaj z nami przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Spółdzielni Socjalnej Artes Bielawy, Stowarzyszenia na rzecz wspierania seniorów aktywności seniorów oraz przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego. O czym będziemy mówić na dzisiejszym webinarze? Co udało się osiągnąć podmiotom ekonomii społecznej dzięki finansowaniu z BGK? Powiemy o dostępnych rodzajach finansowania, z których może skorzystać podmiot ekonomii społecznej. Powiemy, czym jest certyfikacja znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej oraz dlaczego instrumenty finansowe powinny wspierać rozwój przedsiębiorstw społecznych. Powiemy także o naszej pożyczce dla PES w praktyce, a także na jakie finansowanie w postaci zwrotnej mogą liczyć podmioty ekonomii społecznej po roku 2021. Podczas wystąpień mogą Państwo zadawać pytania na czacie przez cały czas trwania naszego spotkania. Po każdej prezentacji nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania. Przewidywany czas webinaru to 2 godziny. Jeżeli nie uda nam się odpowiedzieć w tym czasie na przesłane przez Państwa pytania, odpowiedzi zamieścimy na stronie www.bgk.pl w zakładce poświęconej programowi wsparcia ekonomii społecznej. Odpowiedzi zamieścimy najszybciej, jak to możliwe. Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami. Kontakt znajdą Państwo do nich na naszej stronie internetowej w zakładce poświęconej programowi. Przypominam, że dostępna jest też bankowa infolinia BGK, jej numer i godziny pracy również znajdą Państwo na stronie bgk.pl i konsultanci odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania. To wszystko, jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne. Zapraszam Państwa do aktywnego zadawania pytań przez czat i oddaję głos naszym prelegentom. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Aleksandra Dmitruk, reprezentuję Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które zarządza Europejskim Funduszem Społecznym. Właściwie od 2004 roku i od tego roku, można powiedzieć, wspiera rozwój sektora ekonomii społecznej, rozwój przedsiębiorstw społecznych w Polsce i otwiera nowe możliwości finansowania tych przedsiębiorstw i również podmiotów ekonomii społecznej. Staramy się odpowiadać z ofertą na potrzeby sektora. Rozwijamy ją cały czas i mam nadzieję, że dzisiaj na spotkaniu będziecie Państwo mogli pozyskać wiedzę na temat tego, jakie są możliwości oferowane przez Europejski Fundusz Społeczny, zwłaszcza te zwrotne, które nie są dostępne na rynku finansowym oferowanym przez banki komercyjne. Życzę Państwu udanego webinarium. Szanowni Państwo, ja reprezentuję Bank Gospodarstwa Krajowego. Chciałem wszystkich Państwa w imieniu banku powitać. Serdecznie podziękować Pani Dyrektor, wszystkim prelegentom, a wszystkim Państwu za udział w tym spotkaniu. To, co nas dzisiaj czeka, to z mojej strony krótkie wprowadzenie, 2-3 slajdy odnośnie dotychczasowych efektów wdrażania instrumentów, wystąpienia dotyczące samych instrumentów, które oferujemy. Powiemy też krótko o certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej. Pokażemy przykłady sfinansowanych przedsięwzięć, a na zakończenie Pani Dyrektor przekaże, co jest planowane w systemie wsparcia zwrotnego dla podmiotów ekonomii społecznej po 2021 roku. To, czego chciałem zacząć, to pokazać Państwu, jak bardzo zmienia się intensywność wdrażania różnych rozwiązań dla podmiotów ekonomii społecznej w zakresie instrumentów zwrotnych. Zaczynaliśmy w 2013 roku w ramach POKL, w ramach pilotażowego programu dla podmiotów ekonomii społecznej. To był projekt stosunkowo niewielki na 30 milionów złotych, odpalony pilotażowo. W momencie odpalania pojawiało się bardzo dużo głosów, czy się to uda.
czy podmioty sektora mogą być finansowane w formule zwrotnej, czy te pożyczki będą spłacane, to wiemy, że tak. To znaczy po kilku latach wdrażania wiemy, że pilotaż zakończył się bardzo dużym sukcesem. To było 500 udzielonych pożyczek. Na bazie pilotażu w 2016 roku uruchomiliśmy większy instrument inwestycyjny ze środków programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. W jeszcze kolejnym roku, w 2017 roku, na bazie zwrotów ze środków POKL uruchomiliśmy testowo fundusz gwarancyjny dla podmiotów ekonomii społecznej. Idea była taka, żeby włączyć sektor bankowy, banków spółdzielczych, finansowanie sektora. W 2018 roku uruchomiliśmy jako partner projekt certyfikacji PES znakami jakości, a w 2019 roku w związku z dużym zainteresowaniem środkami z Powera podpisaliśmy kolejne umowy z pośrednikami finansowymi, starając się wprowadzić kolejne podmioty rynku finansowego do finansowania tego sektora. Niestety w międzyczasie, mimo dosyć intensywnych prac, okazało się, że współpraca z sektora bankowego w zakresie finansowania podmiotów ekonomii społecznej no nie daje takich efektów, jakie byśmy chcieli. To znaczy, mimo dosyć intensywnej akcji i współpracy z bankami spółdzielczymi, przez dwa lata działania instrumentu udało się udzielić tylko jednej gwarancji. W związku z tym podjęliśmy decyzję wspólnie z dysponentem środków, z Ministerstwem Funduszy, o likwidacji funduszu gwarancyjnego i uruchomieniu zamiast tego funduszu instrumentu płynnościowego, pożyczek płynnościowych dla sektora. Uruchomiliśmy ten instrument tuż po wybuchu pandemii. On cały czas jest dostępny na rynku. Ten rok, 2022 rok, to kolejne umowy z pośrednikami w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. 2023 rok, przyszły rok, szacujemy, że to będzie uruchomienie środków w ramach nowej perspektywy unijnej, w ramach FERSA. W międzyczasie również planujemy uruchomienie nowych instrumentów, o których pewnie powie pani dyrektor. Te efekty, które mamy na dzisiaj, to jest ponad 240 milionów złotych na wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w formule zwrotnej, w formule pożyczek, 1700 udzielonych pożyczek, 1700 sfinansowanych przedsięwzięć, po prawie 1500 utworzonych miejsc pracy, 200 milionów złotych faktycznie wykorzystanych środków, blisko 500 wsparć covidowych związanych z sytuacją pandemii. Środki dostępne były od 2013 roku, to o czym mówiłem przed chwilą. 331 podmiotów certyfikowanych znakami jakości. Ostatnia kwestia z mojej strony. Chciałem Państwu pokazać z jednej strony, jakie było tempo wykorzystania środków w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, natomiast z drugiej strony, jak wygląda rozkład tego wsparcia w poszczególnych województwach. Przede wszystkim faktycznie zaobserwowaliśmy w 2021 roku pewne spowolnienie wykorzystania środków, co miało oczywisty związek z sytuacją pandemii, natomiast jednocześnie na podstawie ostatnich kilku miesięcy widzimy, że to zainteresowanie podobnie wzrasta, ta liczba finansowanych przedsięwzięć systematycznie rośnie. To, co jest ciekawe, być może ciekawe dla Państwa, to jest to, że przebiliśmy też już 1000 pożyczek udzielonych dla sektora. W samym 2021 roku to było 125 nowych miejsc pracy dla osób wykluczonych, a od początku wdrażania instrumentu 902 nowe miejsca pracy. Ten wskaźnik też systematycznie rośnie. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam kolejnego prelegenta.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Aleksandra Kwiatkowska, reprezentuję Bank Gospodarstwa Krajowego i mam przyjemność przedstawić Państwu informację dotyczącą tego, co my jako bank oferujemy podmiotom ekonomii społecznej. Na początek bardzo króciutka informacja, skąd w ogóle mamy wsparcie, skąd mamy środki dla podmiotów ekonomii społecznej. Otóż te środki w dużej mierze pochodzą z budżetu unijnego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ale także ze środków krajowych, ze środków budżetu państwa i ze środków, które są oferowane przez instytucje finansujące, przez naszych partnerów. My jako bank zarządzamy tymi środkami, natomiast bezpośrednio to wsparcie, te pożyczki dla państwa są oferowane przez naszych partnerów, przez instytucje finansujące, takie jak Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego i będziemy mieli też nowego partnera, Fundację Agencja Rozwoju Regionalnego ze Starachowic, która także będzie oferowała państwu wsparcie. Łączny budżet, który przeznaczyliśmy na pożyczki, to 240 milionów złotych. Dla kogo jest wsparcie? Komu to wsparcie oferujemy? Komu oferujemy nasze pożyczki? Przedsiębiorcom społecznym, w tym spółdzielniom socjalnym, spółdzielniom inwalidów, niewidomych, organizacjom pozarządowym, fundacjom, stowarzyszeniom, podmiotom tworzonym przez kościoły i związki wyznaniowe, klubom sportowym, czy też podmiotom reintegracji zawodowej. W swojej ofercie mamy trzy typy pożyczek. To są pożyczki na start dla tych podmiotów, które działają krócej niż 12 miesięcy. Mamy pożyczki na rozwój działalności dla podmiotów ekonomii społecznej i to jest dla tych podmiotów, które są na rynku powyżej 12 miesięcy. I w swojej ofercie, oprócz tych pożyczek inwestycyjnych na start i na rozwój, mamy także pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej i to jest dla tych podmiotów, które działają powyżej 12 miesięcy. Jak chodzi o pożyczki na start i pożyczki na rozwój, to tutaj finansujemy koszty funkcjonowania podmiotów zarówno w tej wczesnej fazie rozwoju i to są pożyczki na start, jak i też wspieramy rozszerzenie działalności tych podmiotów. Finansujemy zakup sprzętu, wyposażenia, koszty związane z remontem, z tworzeniem miejsc pracy, wdrażaniem nowych rozwiązań. Katalog jest bardzo szeroki, katalog jest otwarty, także w zasadzie wszystko, co przyczynia się do rozwoju podmiotu ekonomii społecznej, możemy wesprzeć naszą pożyczką. Pomagamy też podmiotom ekonomii społecznej poprzez wsparcie w zakresie pożyczki płynnościowej. I tutaj, jak sama nazwa wskazuje, typowe wydatki obrotowe, wynagrodzenia dla pracowników, zakup drobnego sprzętu, wyposażenia, zobowiązania handlowe, finansowanie bieżących zobowiązań. Też katalog jest otwarty, szeroki, ale ta pożyczka jest typową pożyczką płynnościową. Pożyczki, które oferujemy, mają atrakcyjne warunki. Oczywiście parametry pożyczek różnią się w zależności od typu tej pożyczki. I tak w przypadku pożyczki na start maksymalna wartość pojedynczego wsparcia to jest 100 tysięcy złotych. Można otrzymać dwie takie pożyczki, jedną pożyczkę inwestycyjną, drugą na tworzenie miejsc pracy. W przypadku pożyczki na rozwój wartość jednostkowej pożyczki to jest 500 tysięcy złotych. Podmiot może wziąć kilka takich pożyczek, jednak wartość wsparcia nie może przekroczyć 1 000 000 złotych. W przypadku pożyczki płynnościowej to jest kwota 100 tysięcy złotych. Okres finansowania od 3 do 7 lat w zależności od typu pożyczki. Można skorzystać z karencji w spłacie kapitału. Oferujemy bardzo atrakcyjne oprocentowanie, które jest uzależnione od stopy redyskonta weksli. Na ten moment, w zależności od typu pożyczki, to oprocentowanie jest na poziomie 1,4.
Co ważne, pożyczkobiorcy nie muszą wnosić wkładu własnego, nie ponoszą żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą takiej pożyczki. Zabezpieczenia w zasadzie standardowo weksel in blanco. Mogą być również inne zabezpieczenia w zależności od indywidualnej oceny, ale tak jak mówię, preferowany weksel in blanco. No, bardzo gorąco Państwa zachęcamy do korzystania z naszych pożyczek. Tak jak powiedziałam, one mają bardzo atrakcyjne warunki, niskie oprocentowanie, długi okres spłaty, brak prowizji i opłat związanych z udzieleniem, obsługą pożyczki. Również można skorzystać z tak zwanych warunków covidowych, czyli te parametry mogą być jeszcze bardziej korzystne dla podmiotów. Także na pewno po tą pożyczkę warto sięgnąć. Co trzeba zrobić, żeby z takiej pożyczki skorzystać? Przede wszystkim zachęcam Państwa do odwiedzenia naszej strony www.bgk.pl/ekonomia-społeczna. Tam Państwo znajdziecie instytucję finansującą, która udziela pożyczek. Tak jak powiedziałam, my jako bank bezpośrednio nie udzielamy pożyczek. Te pożyczki są udzielane poprzez naszych partnerów i na ten moment pożyczek na start i pożyczek na rozwój udzielają dwa podmioty, to jest Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA i Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości z Suwałk. Natomiast lada dzień podpiszemy umowę z naszym trzecim partnerem, Fundacją Agencją Rozwoju Regionalnego ze Starachowic. Natomiast pożyczka płynnościowa oferowana jest przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Także zachęcam Państwa do zidentyfikowania podmiotu udzielającego pożyczki, odwiedzenia jego strony internetowej, zapoznania się z dokumentami. Nasi partnerzy bardzo chętnie udzielają informacji, co trzeba zrobić, żeby z takiej pożyczki skorzystać. Oni udzielą wszelkich możliwych wskazówek, tak żeby Państwa poprowadzić od początku do końca przez proces. To wsparcie jest oferowane na każdym kroku. Na ten moment dysponujemy jeszcze kwotą około 30 milionów dla Państwa. Natomiast dbamy o to, żeby ta płynność była cały czas i też podczas dzisiejszego webinaru powiemy Państwu, jakie wsparcie będziemy Państwu oferować w kolejnych latach. Także zachęcam, żebyście Państwo tutaj przez cały webinar śledzili nasze informacje, bo ja powiedziałam o tym, co Państwu oferujemy dzisiaj i być może do końca tego roku. Natomiast już od kolejnych lat w nowym budżecie unijnym będą dla Państwa nowe propozycje. Także zachęcam, żebyście Państwo do samego końca śledzili nasz webinar. Bardzo Państwu dziękuję. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo chętnie Państwu odpowiem. Mamy pytanie od Pani Moniki, jeżeli Olu mogłabyś odpowiedzieć. Pani Monika pyta, jak długo trwa rozpatrywanie wniosku o pożyczkę? No, najprostsza odpowiedź to jest oczywiście to zależy. Natomiast to zależy przede wszystkim od tego, czy dokumentacja jest kompletna. Z informacji, które mamy od naszych partnerów, wynika, że w momencie, kiedy pożyczkobiorca dostarczy komplet dokumentacji, takie rozpatrywanie trwa do czterech tygodni. Od momentu złożenia wniosku do momentu podpisania umowy. Kolejne pytanie. Jeden z uczestników pyta, czy jest ograniczenie w ilości pożyczek, jakie może zaciągnąć jeden podmiot? Takie ograniczenia są. One też były prezentowane podczas prezentacji, więc też oczywiście będziecie Państwo mogli korzystać z materiałów. Natomiast ja oczywiście powtórzę, w przypadku pożyczek na start maksymalna jednostkowa wartość pożyczki to jest kwota 100 tysięcy złotych. Takich pożyczek można wziąć maksymalnie dwie, z tym, że druga pożyczka musi być przeznaczona na tworzenie miejsc pracy. W przypadku pożyczki na rozwój to jest kwota 500 tysięcy, jednak dany podmiot może maksymalnie otrzymać pożyczki na kwotę 1 milion złotych. Tych pożyczek może być kilka, także takie ograniczenia mamy.
Dziękujemy. I jeszcze ostatnie pytanie, które wpłynęło podczas Twojej prezentacji. Pani Monika pyta, czy te łagodniejsze warunki z powodu COVID nadal obowiązują? Tak, można skorzystać jeszcze ciągle z warunków covidowych. Te warunki obowiązują do 3 miesięcy od zakończenia stanu pandemii. Także póki co te preferencyjne parametry są jeszcze dostępne i to są takie parametry jak obniżone oprocentowanie, nawet do poziomu zero, to jest wydłużona karencja w spłacie, czy dłuższy okres spłaty, czy możliwość skorzystania z wakacji kredytowych. I te warunki ciągle jeszcze obowiązują i tak jak powiedziałam, one będą obowiązywać do 3 miesięcy od zakończenia stanu pandemii. Dziękujemy. To były wszystkie pytania dotyczące tej prezentacji i zapraszamy za chwilę na kolejne wystąpienie. Bardzo dziękuję Państwu.
Dzień dobry, Grzegorz Czerniawski z Banku Gospodarstwa Krajowego. Bardzo serdecznie Państwa witam. Dziękuję za udział w dzisiejszym webinarium. Chciałbym Państwu opowiedzieć o certyfikacie, który wręczamy podmiotom ekonomii społecznej, które w wybitny sposób łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Certyfikat, o którym chciałbym powiedzieć, jest wręczany również samorządom, które potrafią w dobry, skuteczny sposób wykorzystać ten potencjał ekonomii społecznej, który mają na swoim terenie, właśnie w celu rozwoju tej lokalnej społeczności. Jest to znak jakości ekonomii społecznej solidarnej, który od 4 lat przyznajemy w ramach projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to projekt pod tytułem System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego. Projekt jest realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Liderem projektu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Departament Ekonomii Społecznej. Bank Gospodarstwa Krajowego jest partnerem w projekcie, a drugim partnerem jest Fundacja Nowy Staw z Lublina. Oprócz certyfikatu, który jest takim wyróżnieniem najlepszych podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej w naszym kraju, dzięki temu podmioty te uzyskują prestiż, mogą się chwalić tym certyfikatem, jest to szczególne wyróżnienie. Również mamy takie sygnały od laureatów z ubiegłych lat, że również wpływa to na ich działalność gospodarczą. Dzięki temu, że uzyskały certyfikat, mogły się nim chwalić na wielu płaszczyznach, zyskały również większą ilość odbiorców swoich produktów i usług. Świadczy o tym, że certyfikat przynosi wymierne korzyści, również ilość podmiotów, które w kolejnych latach składają swoje wnioski o przyznanie certyfikatu i ten certyfikat otrzymują. Gdy w 2018 roku po raz pierwszy wspólnie z Ministerstwem Rodziny oraz Fundacją Nowy Staw ogłosiliśmy konkurs, certyfikaty zdobyło raptem 27 podmiotów ekonomii społecznej. W 2019 roku to już było prawie 50, a w 2020 roku to już było 150 przyznanych certyfikatów. Dotychczas w 4 edycjach konkursu certyfikowaliśmy ponad 330 podmiotów ekonomii społecznej. Zrealizowaliśmy 8,5 tysiąca godzin usług szkoleniowo-doradczych, a kwota tych usług przekroczyła 730 tysięcy złotych. I to nie wszystko. To są, jeżeli chodzi o usługi szkoleniowo-doradcze dla podmiotów certyfikowanych i laureatów, są to wyjątkowy rodzaj usług, ponieważ same podmioty mogą wskazać zarówno zakres merytoryczny, jak i wykonawców tych usług. Czyli mogą być one, czy są one dostosowane do rzeczywistych potrzeb naszych laureatów i podmiotów certyfikowanych. Świadczy o tym chociażby różnorodność szkoleń i doradztwa, z którego skorzystali nasi nagrodzeni. Jak już wcześniej mówiłem, było dotychczas ponad 330 podmiotów nagrodzonych, więc to był bardzo duży zakres szkoleń. Ta kafeteria szkoleń była bardzo rozmaita. Tu przygotowałem 4 przykładowe, na przykład kurs fotografii kulinarnej, warsztat kelnerski z nauką flambirowania, czyli to są te płonące patelnie, czy kurs moderator design thinking. Widzicie Państwo, że są to bardzo wyspecjalizowane szkolenia i doradztwa i naprawdę dostosowane do potrzeb naszych podmiotów certyfikowanych i laureatów. Inne nagrody, które były dostępne i były udzielane naszym laureatom i podmiotom certyfikowanym, to chociażby zakup nagród rzeczowych w postaci laptopów, tabletów, urządzeń wielofunkcyjnych, takich jak drukarki, skanery. Był to również sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt do gastronomii, ekspresy do kawy, a nawet telefony komórkowe. Po prostu sprzęt, który jest potrzebny w codziennej pracy, w codziennych działaniach naszych laureatów i podmiotów certyfikowanych.
Oprócz tego jeszcze w okresie przedpandemicznym nagrodami były wizyty studyjne w innych krajach Unii Europejskiej, tak aby nasi laureaci mogli zobaczyć, porównać, jak wygląda praca podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej w innych krajach, jakie są realia tej współpracy. Zrealizowaliśmy wyjazd studyjny do Hiszpanii, do Francji i muszę Państwu powiedzieć, że miałem przyjemność wziąć udział w takim wyjeździe do Francji, gdzie towarzyszyłem naszym laureatom i można śmiało powiedzieć, że nasze podmioty ekonomii społecznej są na bardzo wysokim poziomie, gdy porównywaliśmy charakter pracy, warunki pracy podmiotów ekonomii społecznej w Polsce z podmiotami ekonomii społecznej francuskimi w tych samych sektorach, w tych samych branżach, to obiektywnie można stwierdzić, że naprawdę polskie podmioty ekonomii społecznej wykonują swoją działalność na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Inną z nagród w naszym konkursie, który właśnie realizujemy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz Fundacją Nowy Staw, to jest produkcja filmów promocyjnych na temat laureatów. Filmy są produkowane przez studio zewnętrzne, wybrane w przetargu. Jest to profesjonalne studio filmowe. Filmy są na bardzo wysokim poziomie i muszę powiedzieć, że przydają się naprawdę w promocji działalności prowadzonej przez naszych laureatów. Mam takie głosy właśnie od laureatów, że wykorzystują te filmy zarówno poprzez swoją stronę internetową, Facebook, w promocji swoich usług i produktów, ale również filmy te były wykorzystywane w konkursach międzynarodowych. Na przykład były zgłaszane do konkursów realizowanych, ogłaszanych przez Komisję Europejską. Filmy o naszych laureatach są dostępne również na stronie unijnej platformy FiCompass. To jest taka platforma utworzona przez Europejski Bank Rozwoju i Komisję Europejską w celu promowania instrumentów finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej i te filmy są tam dostępne. A nawet muszę Państwu powiedzieć, że to jest informacja sprzed wczoraj. Jeden z naszych laureatów, właśnie którego film był prezentowany na platformie FiCompass, dostał propozycję współpracy takiej szerokiej, promocyjnej, tak aby działalność tego laureata, tego podmiotu została wypromowana i pokazana na terenie całej Unii Europejskiej. Także to jest wielka rzecz, o której tak naprawdę o takiej promocji przedsiębiorstwa komercyjne mogłyby tylko pomarzyć. Kolejną nagrodą w naszym konkursie to jest udział w targach branżowych. Tutaj również podmioty ekonomii społecznej same wskazują, jakie targi, gdzie, w jakim zakresie i w jakiej branży są, jakimi są zainteresowane. Dodatkowo minister rodziny i polityki społecznej przyznaje nagrodę. Jest to nagroda specjalna zarówno dla podmiotów, ale również dla instytucji oraz osób fizycznych, które w szczególny sposób wpłynęły na rozwój ekonomii społecznej w Polsce. Również w każdej edycji konkursu dodatkową nagrodę pieniężną przyznaje Fundacja BGK. Jest to nagroda pieniężna dla najlepszego laureata w każdej z kategorii konkursowych. W tegorocznym konkursie planujemy nagrodzić podmioty ekonomii społecznej w czterech kategoriach. Będzie to debiut roku, najlepszy pracodawca, sukces rynkowy, dobrze wykorzystana pożyczka, jak również piąta kategoria dla jednostek samorządu terytorialnego, szczebla gminnego i powiatowego, dla tych, które w szczególny, wybitny sposób przyczyniają się do rozwoju ekonomii społecznej na swoim terenie. Nagrodami w tegorocznym konkursie będą pakiety doradczo-szkoleniowe. Będą to pakiety o wartości 3000 zł dla podmiotów certyfikowanych oraz 10 tysięcy zł dla laureatów. Jak już wcześniej Państwu mówiłem, każdy nagrodzony może sam wskazać zakres merytoryczny, jak i wykonawcę tych szkoleń. Także są to szkolenia i doradztwa bardzo dopasowane do Państwa działalności. Będzie to, jak w poprzednich latach, będą wyprodukowane filmy promocyjne o laureatach, a także będą mieli Państwo możliwość wzięcia udziału w targach branżowych w tematyce, która Państwa interesuje.
Jeżeli chodzi o proces oceny, to ten cały proces zaczynają Państwo poprzez złożenie wniosku aplikacyjnego w specjalnym generatorze. Następnie jest dokonywana ocena formalna i merytoryczna przez zewnętrznych ekspertów wybranych przez naszych partnerów z nowego stawu w drodze przetargu. Następnie jest tworzona lista podmiotów rekomendowanych do przyznania certyfikatu i taką listę podmiotów rekomendowanych przygotowuje kapituła konkursu, złożona między innymi właśnie z ekspertów, z praktyków z zakresu ekonomii społecznej, ale również z przedstawicieli Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Fundacji Nowy Staw oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania certyfikatu podejmuje minister rodziny i polityki społecznej właśnie w oparciu o listę podmiotów rekomendowanych przez kapitułę konkursu. Samo wręczenie certyfikatów odbywa się podczas uroczystej gali. W zeszłym roku była to gala w formie hybrydowej. Laureaci uczestniczyli w gali fizycznie. Nagrody wręczała sama pani minister rodziny i polityki społecznej, pani Marlena Maląg oraz pan wiceminister, pan Stanisław Szwed, a pozostali certyfikowani uczestniczyli w gali poprzez transmisję internetową. Nabór w tegorocznym konkursie rozpoczniemy w połowie marca i będzie trwał mniej więcej do połowy kwietnia. Generator wniosków aplikacyjnych i informacja o naborze, przede wszystkim regulamin konkursu, dostępne są na stronie znakjakości.mripes.gov.pl. Te adresy będą mieli Państwo w prezentacji, którą udostępnimy po dzisiejszym webinarium. Specjalnie uruchomiliśmy numer telefonu dla tych, którzy mieliby kłopoty z wypełnieniem wniosku w generatorze, który swoją drogą jest bardzo prosty, łatwo się go wypełnia, ale mimo wszystko czasami zdarzają się jakieś problemy techniczne i uruchomiliśmy specjalny numer telefonu oraz adres mailowy, który również znajdą Państwo w prezentacji. Jeżeli chodzi o podmioty uprawnione do aplikowania, do ubiegania się o certyfikat, to oczywiście są to podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne. Jeśli chodzi o podmioty związane z reintegracją zawodową i społeczną typu KIS-y, CIS-y, ZAZ-y, WTZ-y, które nie posiadają osobowości prawnej, one tutaj korzystają z danych organu założycielskiego, czyli z NIP-u, REGON-u. Przy wypełnianiu wniosku aplikacyjnego wpisujemy dane organu prowadzącego albo organu założycielskiego. Oczywiście my jako Bank Gospodarstwa Krajowego również pozostajemy do Państwa dyspozycji, jeżeli chodzi o przygotowanie informacji na temat konkursu i certyfikatu. Również proszę, w prezentacji będzie podany mój numer telefonu i adres mailowy. Proszę dzwonić i pisać. Także serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym webinarium. Zachęcam do udziału w konkursie i do certyfikowania o znak jakości ekonomii społecznej i solidarnej, bo naprawdę jest to prestiż dla podmiotu, jest to wyróżnienie, ale wiążą się z tym również realne i bardzo atrakcyjne nagrody. Dziękuję serdecznie. Grzegorz, mamy dwa pytania, które pojawiły się w trakcie Twojej prezentacji. Gdybyś mógł odpowiedzieć. Pierwsze z nich, czy jeden podmiot może zgłosić się w więcej niż jednej kategorii konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej? Tak, jak najbardziej zachęcamy do tego, ponieważ dla podmiotów ekonomii społecznej są przewidziane aż 4 kategorie. I w poprzednich latach faktycznie były podmioty, które były nagradzane w na przykład 2 różnych kategoriach. Także tu jak najbardziej jeden podmiot może ubiegać się na przykład o certyfikat dla najlepszego pracodawcy, jak również o certyfikat jako sukces rynkowy. Także zachęcam i potwierdzam, że można więcej niż jednej kategorii aplikować. Drugie pytanie. Pan Sebastian prosi o podanie linki do platform promocyjnych, o których mówiłeś. Gdybyś mógł powtórzyć i ja też za chwilę wpiszę je na czat. Mm-hmm. Tak, już momencik. Jeżeli chodzi o YouTube, to znajdą Państwo adres mailowy w prezentacji, tam gdzie omawiamy wyniki dotychczasowych konkursów z lat 2018-2021. Teraz to jest wyświetlone na ekranach.
A jeżeli chodzi właśnie o tą promocję ogólnoeuropejską, to zachęcam do odwiedzenia strony FiCompass. To jest, pisze się po angielsku FI, czy tak jak instrumenty finansowe, czyli Financial Instruments, myślnik Kompas. I tam znajdują się właśnie wydawnictwa i filmy, które promują naszych laureatów. I właśnie z tą platformą, czy ta platforma zaproponowała jednemu z naszych laureatów z poprzednich lat właśnie taką ogólnoeuropejską promocję tego podmiotu. To były wszystkie pytania, które pojawiły się w trakcie Twojej prezentacji. Jeszcze raz bardzo dziękujemy i zapraszamy na kolejne wystąpienie. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję organizatorom za zaproszenie. Ja się nazywam Karolina Cyran-Juraszek i dzisiaj reprezentuję Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnej, partnera merytorycznego dzisiejszego przedsięwzięcia. Z jednej strony jesteśmy partnerem, z drugiej strony też jesteśmy członkiem założycielem spółdzielni SENS. To jest nowa spółdzielnia, której członkowie, których członkom jest bardzo blisko do wartości i idei ekonomii społecznej i chcieliby po prostu wspierać w obszarze prawnym i finansowym podmioty ekonomii społecznej, bo widzimy, że tutaj jest cały czas ten obszar do zagospodarowania i przedsiębiorcy społeczni po prostu potrzebują w tych i finansach, i prawie ciągle zmieniających się przepisów wsparcia. Ja dzisiaj zostałam poproszona o to, żeby zrobić trochę wstęp, może mam nadzieję, że refleksję, związaną z instrumentami finansowymi. Najważniejsi bohaterowie dzisiejszego spotkania to przedsiębiorstwa społeczne, których udało nam się zaprosić. Poznacie ich Państwo. Ja jeszcze po ich wystąpieniu będę chciała chwilę, żeby wybrzmiały i podsumować różne rekomendacje na nowy okres programowania, bo to dla nich są kierowane instrumenty finansowe. Dla mnie, zresztą mam wrażenie, że też dla wielu osób, instytucji, które znam, które pochylają się nad warunkami, a instrumenty finansowe są jednym z tych warunków wspierania ekonomii społecznej, jest bliskie myślenie o tych instrumentach jako instrumentach rozwoju i instrumentach, które mają w tym rozwoju pomagać i rozwiązywać różne problemy rozwojowe. I o tym bym chciała dzisiaj troszeczkę powiedzieć. Tu już na początku przedstawiciel BGK mówił o pilotażu. Ja dokładnie mam taką samą refleksję, bo mija dokładnie 10 lat od momentu, kiedy podmioty ekonomii społecznej, firmy społeczne
mogły otrzymać pierwsze wsparcie zwrotne. Byłam przy rozmowach dotyczących w ogóle nie tylko kształtu pilotażu, ale pamiętam ten dylemat, ile pieniędzy, czy w ogóle będzie zainteresowanie, czy to w ogóle ma sens, czy w ogóle podmioty ekonomii społecznej będą w stanie spłacać pożyczki. Pamiętam te rozmowy i wtedy tak skromnie zaplanowano, pamiętam, 25 milionów złotych. Okazało się, że udzielono tych pożyczek na ponad 30 milionów złotych. Kilka ważnych liczb stworzono, drodzy Państwo, dzięki pilotażowi 100 miejsc pracy dla kobiet i ponad 150 dla mężczyzn. Tutaj słyszę, że no w tej chwili mamy ponad 900 miejsc pracy dzięki instrumentom zwrotnym. Wtedy jeszcze w tym pilotażu skromnie zaplanowano 250 pożyczek, a podpisano umów na ponad 300. Skromnie zaplanowano 200 umów, prawie 382 dwie umowy podpisano. I to, co jest istotne, w tym pierwszym pilotażu także zaplanowano w dość bardzo świadomy sposób doradztwo dla podmiotów ekonomii społecznej, dla pożyczkobiorców. No i rzeczywiście to doradztwo przy planowanych 200 godzinach sięgnęło ponad 300. Średnio jeden pożyczkobiorca otrzymał 13 godzin doradczych. Ja o tym doradztwie mówię, ponieważ ono także będzie jednym z elementów rekomendacji po rozmowach z przedsiębiorstwami społecznymi. Wiem, że to jest po prostu bardzo ważny, bardzo ważne wsparcie towarzyszące samym środkom finansowym. No i po tym pilotażu odtrąbiono sukces, udowodniono, że przedsiębiorcy społeczni, podmioty ekonomii społecznej potrzebują zwrotnych instrumentów. Po prostu ich to wspiera, dzięki temu są tworzone nowe miejsca pracy, ich problemy rozwojowe są rozwiązywane i zaczęto przyglądać się nowej perspektywie, która obecnie się kończy, 14-20. I tutaj przede wszystkim tutaj wielki ukłon do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Zwiększamy pulę środków. To była, pamiętam, bardzo ważna decyzja. Rozszerzamy cele pożyczek i zwiększamy minimalną kwotę pożyczek. To ten stół menu znacząco wzrósł, bo też z perspektywy na perspektywę bada się po prostu lukę finansową i właśnie te potrzeby. I w obecnej perspektywie, oczywiście te instrumenty, bo tutaj pani Ola mówiła o produktach w obecnej perspektywie, o tych trzech ważnych, no blisko 75% odbiorców wskazuje cały czas pozytywne efekty tych instrumentów. Mówi o tym ponad 6% podmiotów ekonomii społecznej, mówi, że te instrumenty przyczyniają się do wzrostu dochodu. I 63% z kolei deklaruje, że pożyczka przyczyniła się również do wzrostu zatrudnienia. Przepraszam. Także obserwujemy cały czas ten wzrost, znaczy ten rozwój, to, że dzięki temu po prostu przedsiębiorcy, podmioty ekonomii społecznej cały czas się w
wspierają. Jest to instrument rzeczywiście wspierający. Dlatego uważam, że pozytywnie bardzo należy ocenić rozwijanie się tych kolejnych instrumentów, ale nie tylko alokacją, skalą środków, także rozszerzeniem katalogu tych instrumentów. Obecnie mamy właśnie 3 na stole. No i to, że nie tylko z tych pożyczek korzystają już istniejące przedsiębiorstwa, ale również te, które dopiero są na rynku. Cały czas ten mechanizm uważam przedsięwzięć wspieranych pożyczką, które dopiero powstały, jest również ważny. To, co jest istotne, trzeba cały czas jednak budować i rozwijać instrumenty finansowe. Myślę, że tutaj przyglądanie się już obecnemu na rynku instrumentowi jak Social Venture Capital jest dosyć ważne, ale też cały czas rozszerzanie tych instrumentów i szukanie tutaj rozwiązań poprzez instrumenty właśnie tej kwestii rozwojowej. Poznajmy teraz dwóch przedsiębiorców społecznych, Jarosław Pilecki i Michał Jaros. Jarek jest prezesem spółdzielni socjalnej Artes Bielawy. Michał jest prezesem Stowarzyszenia na rzecz wspierania seniorów AS, aktywności seniorów. Ja z nimi rozmawiałam w środę. Od czwartku mamy, drodzy Państwo, wojnę. Dzisiaj rano miałam z jednym z nich kontakt. Szykują transport pomocy pod Charków. Pewnie Jarek powie jeszcze o szczegółach. Świat się zmienił od czwartku, ale chciałabym, żeby nasi przedsiębiorcy, wiem, że są i w trudnym czasie, bo przygotowują pomoc, powiedzieli nam o tym, z jakich instrumentów skorzystali, jaką skalę działań mogli rozwinąć właśnie dzięki tym instrumentom, ile osób dzięki temu mechanizmowi zatrudnili. No i co im pomogło, jak oceniają te instrumenty i pomoc i operatorów w tym, żeby do nich dotarły, ale też rozmawialiśmy ostatnio dużo o przyszłości i jakie mają też rekomendacje, jakie wskazówki dla tych, którzy wymyślają te instrumenty do nowej perspektywy, bo te przedsiębiorstwa na pewno będą funkcjonować także w następnej perspektywie. Także ja oddaję głos i posłuchajmy teraz dwóch przedsiębiorców społecznych, naszych pożyczkobiorców. Dzień dobry Państwu, Jarosław Pilecki, Spółdzielnia Socjalna Arte. Chciałem przedstawić Państwu to, co robimy, to skąd pochodzimy i co przed nami. Więc zaczęliśmy naszą służbę na ulicy jako Stowarzyszenie Nowa Nadzieja. Pracowaliśmy z ludźmi trudnymi, którzy byli bardzo pogubieni i nasza służba się rozrosła do takiego momentu, gdzie stanęliśmy przed wyzwaniem, co dalej, więc nie mogliśmy utrzymać na tym poziomie tej służby, ponieważ opiekowaliśmy się ludźmi
z bezdomnymi, uzależnionymi osobami, które pogubiły się w swoim życiu po wieloletnich wyrokach więziennych i całym zakresem, wachlarzem wszystkich tych problemów, które niosą za sobą i niosły. Więc był taki moment, że postanowiliśmy jakby zabezpieczyć tą naszą służbę i ją rozwinąć. 10 lat temu, bo w tym roku obchodzimy 10-lecie powstania spółdzielni, podjęliśmy decyzję, że wchodzimy w spółdzielnię socjalną, że chcemy to robić i to było jakby uzupełnienie tej służby, którą prowadziliśmy na ulicy. Idealne to było uzupełnienie, ponieważ to pozwoliło, że mogliśmy się rozwinąć, mogliśmy przechodzić przez trudy, te, które wcześniej przechodziliśmy jako wolontariusze w Nowej Nadziei, zupełnie w innej rzeczywistości. I skorzystaliśmy z pożyczki. Mieliśmy na początku takie pożyczki po 100 tysięcy, które spłaciliśmy. Później mieliśmy pożyczki związane z zakupem pomieszczeń, zakupem ziemi. I tutaj właśnie to nam posłużyło, ta pożyczka, ten zastrzyk finansowy do tego, że mogliśmy bardzo rozwinąć tą służbę. Obecnie mamy hostel dla osób uzależnionych i to jest 72 osoby. Prowadzimy służbę w takim szerokim zakresie. My rekrutujemy naszych pracowników na ulicach, na melinach, w więzieniach, ludzi, którzy się pogubili, a to są tak naprawdę perełki, tak zwane skarby wyrwane z ciemności. Z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy dzięki tym instrumentom finansowym też to rozwijać. Nasi ludzie, podopieczni ludzie mieszkają naprawdę w komfortowych warunkach. Chcemy też takie stereotypy łamać, że hostele dla osób uzależnionych to są brzydkie zapachy i tak dalej. U nas jest zupełnie inaczej. Ludzie mieszkają w takim rodzinnym klimacie. Mamy wspólne obiady co tydzień, 90 osób spotykamy się. Mamy taką relacyjność, działamy na relacjach i to powoduje, że ta służba nasza się rozwija. Duży nacisk kładziemy na to, żeby osoby, które są w problemie, otrzymywały taką pełną pomoc. Korzystamy z różnych projektów, które powodują, że mamy na przykład prawników, na przykład specjalistów do spraw uzależnień i taki cały pełny zakres pomocowy jest oferowany naszym podopiecznym. Pożyczki, które otrzymaliśmy, tak jak wspomniałem, dały nam naprawdę duży rozwój. Chociażby płynnościówka, z której skorzystaliśmy w czasie covidowym i na przykład obroty nasze to jest około 2,5 miliona złotych i to jest relatywnie małe, te pożyczki płynnościowe są, bo one są w granicach 0,3% i tutaj jest taka prośba może, żeby Państwo może przyjrzeli się bardziej może do obrotów i wtedy procentowo te pożyczki jakby udzielać, ale bardzo dziękujemy, jesteśmy wdzięczni za to, że mogliśmy skorzystać z tego. W czasie COVID-u przy takich obrotach nie spóźniliśmy się nigdy ze spłatą. Jesteśmy rzetelną firmą, rzetelną spółdzielnią, która korzysta z tych wszystkich mechanizmów i nigdy się nie spóźniliśmy z jakimkolwiek zobowiązaniami. Korzystamy również z pożyczki tej właśnie covidowej, która też jakby niejasne sprawy, jeśli chodzi o rozliczenie, ponieważ mieliśmy tak, że w ciągu roku czasu mamy utrzymać stanowiska pracy i później będzie umarzane na powiedzmy 25%. My to oczywiście zrobiliśmy z naszej strony, natomiast później okazało się, że musimy jeszcze pół roku czy tam więcej te zatrudnienie utrzymać. Wiecie Państwo, my tworzymy podmiot ekonomii społecznej, który zatrudnia teraz 31 pełnych etatów, 31 ludzi, plus mamy 20 stażystów, plus 30 wolontariuszy i wszyscy w relacjach pracujemy, służymy lokalnie mieszkańcom, ludziom, z którymi żyjemy, z którymi współpracujemy i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że możemy kontynuować to, co zaczęliśmy kiedyś tam 20 lat temu na ulicy, a teraz przez te 10 lat jakby w innej rzeczywistości funkcjonujemy. W czasie COVID-u nasi wolontariusze, nasi pracownicy, współpracownicy wydaliśmy kilkadziesiąt ton żywności seniorom. Nasi wolontariusze mieli bardzo dużo pracy, nasi pracownicy mieli bardzo dużo pracy. No wiadomo, że spółdzielnie socjalne jest tak, że ważna jest ekonomia oczywiście, ale ważniejszy jest człowiek, więc w momencie, gdy
jest potrzeba, my rzucamy wszystko, idziemy pomagać ludziom, idziemy robić różne rzeczy, które są pożyteczne. Byliśmy laureatami pierwszych tych konkursów Znak Jakości i z Banku Gospodarstwa Krajowego dostaliśmy nagrodę i z ministerstwa, także myślę, że byliśmy chyba w 2018 roku skorzystaliśmy jako pierwsi z tego Znaku Jakości. I filmik, który też był nagrany, w którym tu przedstawiciel banku opowiadał, naprawdę nam pomógł. My chyba te dwa filmiki nawet takie mieliśmy. Pomógł nam w reklamie, gdy chcieliśmy coś uzyskać pozytywnego, więc posługiwaliśmy się tym filmem. Do tej pory zresztą jest na naszej stronie i z tego jesteśmy bardzo wdzięczni i zadowoleni. W czasie, gdy teraz jesteśmy, tak jak wspomniała, w innej rzeczywistości, również stanęliśmy na wysokości zadania. Aktualnie ładujemy tira 21 ton żywności, środków higienicznych dla osób, które znajdują się w krytycznej sytuacji pod Charkowem, dla mam z dziećmi, które stoją poza granicą tutaj naszą, blisko granicy polskiej, ale po stronie ukraińskiej. Zbieramy, oni tam są w takiej sytuacji, że nie mają po prostu nic, są tylko z reklamówkami, więc zbieramy wszystko dla dzieci i ten tir będzie jechał. To będzie podróż w jedną stronę, ponieważ to jest ukraiński kierowca, ukraińska rejestracja. On też potrzebuje teraz kamizelek kuloodpornych, nawet żeby te szyby, które są, osłaniają go, żeby to zasłonić, żeby nie narażać się na niebezpieczeństwo. Więc nasi wolontariusze teraz pracujemy tak naprawdę od rana do wieczora. Zbieramy te wszystkie rzeczy. Odzew mieszkańców jest bardzo duży, ale to też spowodowało to, że mamy przez zakup tej nieruchomości mamy tutaj możliwość, mamy 0,5 hektara ziemi i tutaj mamy te właśnie możliwości. Stoją u nas 4 kontenery. Jeden kontener załadowaliśmy w ciągu kilku godzin. Odzew mieszkańców był niesamowity, ale to świadczy o tym, że jesteśmy też jakby rzetelni, rozpoznawalni w Bielawie i ludzie nam ufają. To też wypracowaliśmy sobie przez lata pracy, współpracy i to jest piękne. Jeden kontener mamy już załadowany do Izraela dla ofiar Holokaustu i ich rodzin, bo okazuje się, że bardzo dużo mówi się o ofiarach, mówi się o Holokaustu, mówi się o różnych tam działaniach i tak dalej, natomiast tak naprawdę tam jest też trudno, co może być dziwne w tym w ogóle, w tej rzeczywistości, w której jesteśmy. Mamy ten tir zapakowany, następny pakujemy na Łotwę dla rodzin zastępczych, dla rodzin wielodzietnych i teraz aktualnie właśnie jesteśmy w trakcie załadunku tej żywności już bezpośrednio dla osób, które są w takiej trudnej sytuacji. W momencie, gdy cały czas jakby rozwijamy się, coś tam robimy, powstał również sklep socjalny założony przez naszą spółdzielnię. Sklep socjalny, który był jednym z pierwszych w Polsce, chyba 6. czy 5. Więc też jest to taki też przywilej dla nas, że możemy kreować tą rzeczywistość, pokazywać, że można się rozwijać. A proszę pamiętać o tym, że my mamy naprawdę niskie oprocentowanie tych pożyczek, to jest super. Natomiast wydajność ludzi, z którymi pracujemy, współpracujemy, to jest naprawdę na granicy 30%. Jakby przeliczyć to jest zupełnie inna rzeczywistość. To nie jest takie proste, że my z ludzi, którzy wychodzą z ulicy, którzy byli uzależnieni, którzy byli w więzieniach, którzy naprawdę byli w opłakanym stanie, zanim oni dojdą do pełnej wartości swojej, to mija trochę czasu i ten czas no, my poświęcamy, oni się uczą i wzrastają. Więc mamy sklep socjalny, w którym naprawdę jest szeroko pojęta pomoc świadczona dla seniorów, dla osób, którzy mają wiele dzieci, dla rodzin wielodzietnych. Też opiekują się rodzinnymi domami dziecka. To też jest piękna służba, która nam się bardzo rozwija. Tutaj możemy mieć ten przywilej, że przykładamy do tego po prostu ręce. Nasi wolontariusze, nasi pracownicy, współpracownicy, którzy właśnie przykładają do tego ręce, to jest najlepsza terapia dla nas wszystkich, bo widzimy, jak empatycznie możemy podchodzić do sytuacji, do ludzi w potrzebie, do ludzi, którzy naprawdę są w trudnych sytuacjach. I wtedy naprawdę zupełnie inaczej patrzymy na świat, na to, co nas otacza.
I cieszymy się, jak nasi podopieczni, którzy jeszcze niedawno byli na ulicach, na melinach, teraz po prostu służą innym ludziom, pomagają innym ludziom, chodzą z zakupami do seniorów. To jest piękne widzieć taki wzrost i to jest naprawdę coś, co napawa optymizmem. Jakby dalszą częścią naszej służby jest to, że założyliśmy jadłodzielnię również w Bielawie, więc dla osoby, które są też w bardzo złej sytuacji, mogą przyjść i wziąć sobie z jadłodzielni pożywienie. Też zachęcamy lokalną społeczność naszą, przepraszam, lokalnych przedsiębiorców, osoby, które są lepiej uposażone do tego, żeby się dzieliły z innymi, żeby nie przechodzili obojętnie obok ludzi w potrzebie. I to nam się udaje, z tego jesteśmy najbardziej zadowoleni i wdzięczni, że tak to się dzieje, że mamy ten wpływ pozytywny na lokalną społeczność. Nasza służba też jest znana w całej Polsce, ponieważ dzielimy się żywnością, którą kupujemy, pozyskujemy z różnymi ośrodkami uzależnień pomocowymi w całej Polsce. Nawet dostaliśmy podziękowania od pani prezydent Łodzi. Ostatnio też byliśmy zdziwieni, bo nie widzieliśmy, że aż to taka skala jest. Ale to też bardzo dziękujemy za to, że tak możemy się rozwijać. Ja już zawsze wspominam, jaką grupą osób się zajmujemy. W naszej społeczności był policjant, był komendant policji, był franciszkanin, mamy komandosów, mieliśmy dyrektora banku, który też był spółdzielcą, pracował u nas i te poprzednie osoby oczywiście też. No i mamy tak w pakiecie zawsze z 20 recydywistów, 30 nawet, którzy są po takich długoletnich więzieniach. I to są osoby, które tak naprawdę pogubiły się w swoim życiu, a tutaj spółdzielni odzyskują je i mogą normalnie funkcjonować, mogą wracać do społeczeństwa, do społeczności z podniesioną głową i ze wsparciem, które możemy oferować. W sklepie socjalnym udało nam się zrobić coś takiego, że mamy 5 prawników z zewnątrz, ludzi, którzy zdecydowali się wolontarystycznie pomagać osobom, które są w sytuacji takiej, że nie mogą sobie zapłacić za prawnika. I oni co tydzień mają tutaj dyżury. Mamy też właśnie przez to kontakt ze środowiskiem prawniczym, z tego się też bardzo cieszymy. Samoocena ludzi wzrasta, gdy mają pomoc pełną, gdy widzą, że się można tutaj jakby uzyskać pomoc. Mamy też taką sytuację, że u nas na naszym terenie, tutaj na Brzeżnej, gdzie kupiliśmy, wspomnę, za tę pożyczkę, można odrabiać tak zwane godzinki, czyli kara zastępcza. Mamy około 50 osób, które korzystają z tego. My też, oczywiście oni coś nam tutaj zrobią, ale generalnie nam chodzi o to, żeby mieć z tymi osobami relacje, żeby z nimi rozmawiać i tak by zawracać z tej drogi złej, w której byli na tą właściwą. Teraz podczas tego akurat tej akcji Ukraina mamy 70 swoich wolontariuszy i udało nam się pozyskać ponad 2000 wolontariuszy, ludzi, którzy chcą pomóc z Bielawy i okolic. To jest niesamowita ilość, niesamowita cyfra, która, ja jestem poruszony, że tyle osób jakby postanowiło pomagać. To jest piękne, co można robić, co się robi. Jedyne taka rzecz, która mnie nurtuje, to my jako przedsiębiorstwo społeczne, które wygraliśmy bardzo dużo nagród, jesteśmy najlepszym przedsiębiorstwem społecznym w Polsce z tamtego roku. Spłacamy pożyczki, spłacamy kredyty, które mamy, a ostatnimi czasy jakby pojawiło się coś takiego, że tak uważam, ja może to zabrzmi, jak zabrzmi, ale powiem, że nie jesteśmy niepełnosprawni ekonomicznie, żeby dostawać SMS-y o tym, że za kilka dni mamy spłatę pożyczki, za kilka dni mija termin. My wiemy, że to mamy, funkcjonujemy 10 lat i to jest taka metoda, która się pojawiła teraz, bo na początku naprawdę tego nie było. Mieliśmy fajne relacje, takie empatyczne, był bardzo dobry kontakt telefoniczny, mailowy, natomiast teraz jakby to się gdzieś zmieniło i to mi się osobiście bardzo nie podoba i jestem bardzo niezadowolony z takiego jakby typu podmiot ekonomii społecznej, a okazuje się, że jakby firma windykacyjna wysyła jakieś tam SMS-y, gdzie nigdy się nie spóźniliśmy ze spłatą pożyczki, tylko takie przypominanie co miesiąc, a mamy tych pożyczek chyba 4 czy 5 i co chwilę dostajemy te same SMS-y. To takie jest, no, nie bardzo mi się podoba to.
Także to jest taka nasza działalność i też chciałbym Państwu też pokazać, że naprawdę rozwój nasz powstał w momencie, gdy otrzymaliśmy środki, mogliśmy się rozwijać. Mamy pomysłów mnóstwo, ale Państwo nie jesteście w stanie nam zabezpieczyć finansowo tego, co mamy w głowach, żeby się rozwinąć. Także myślę, że to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy Panie Jarosławie za podzielenie się tym cennym doświadczeniem. Bardzo dużo dobra Państwo robicie. A my poczekamy teraz chwilkę i za chwilę połączymy się z naszym kolejnym pożyczkobiorcą, z panem Michałem Jarosem. Dzień dobry jeszcze raz. Michał Jaros, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS. Bardzo serdecznie Państwa witam i bardzo dziękuję za zaproszenie. Chcielibyśmy Państwu opowiedzieć, kim jesteśmy, czym się zajmujemy na co dzień, jaką działalność prowadzimy. Jak sama nazwa wskazuje i pewnie się Państwo domyślacie, działamy na rzecz osób starszych. Seniorów. Jest to ta grupa społeczna, która w sposób szczególny narażona jest na wykluczenie społeczne i temu wykluczeniu społecznemu my w swojej działalności przeciwdziałamy. Stowarzyszenie powstało w 2015 roku z inicjatywy grona założycieli, która funkcjonuje w strukturach organizacji do dziś. Na tych zdjęciach, które Państwo teraz oglądacie, możecie widzieć, widzicie naszych seniorów, którzy korzystają z usług, produktów czy oferty oferowanej przez nasze stowarzyszenie. Proszę Państwa, nasza organizacja w tej chwili zrzesza już ponad 10 tysięcy osób. Są to seniorzy głównie z terenu województwa mazowieckiego, ale też z innych miejscowości czy regionów kraju, z czego bardzo się cieszymy, bo grono naszych członków stale się powiększa, co nas niesamowicie cieszy i jest dowodem na to, że nasza działalność i misja jest potrzebna. Stowarzyszenie obecnie prowadzi dwa centra aktywności seniora. Pierwsze, macierzyste, znajduje się w Mławie, bo to tutaj powstała ta inicjatywa, tutaj założyliśmy nasze przedsiębiorstwo społeczne. Centra aktywności seniora to są takie miejsca, domy. Domy, do których przychodzą osoby starsze, zwłaszcza osoby samotne. I my tutaj, w tych centrach aktywności seniora, organizujemy dla nich szeroko rozumianą aktywność na szczeblu naukowym, kulturotwórczym, artystycznym, edukacyjnym. Rozwijamy umiejętności, rozwijamy potencjał i też aktywizujemy na rzecz lokalnego społeczeństwa poprzez pracę wolontariatu czy uczestnictwo w akcjach charytatywnych czy innych działaniach o zasięgu lokalnym. Udaje nam się to skutecznie robić. Seniorzy uczestniczą aktywnie w proponowanych przez Centra Aktywności Seniora zajęciach, czy to właśnie informatycznych, edukacyjnych, profilaktycznych, zdrowotnych. Prowadzimy również poradnictwo psychologiczne, poradnictwo prawne dla osób starszych. I bardzo się cieszymy, że tych seniorów jest w naszych strukturach tak wielu, ponieważ jeszcze skuteczniej możemy działać i jeszcze skuteczniej możemy się rozwijać, ponieważ widzimy potrzebę realizacji naszej misji. W Centrum Aktywności Seniora w Mławie, o którym już wspomniałem, powstaje nasza maskotka. Być może część z Państwa, którzy uczestniczą w webinarium, miała możliwość spotkać się z naszą maskotką, która nazywa się Skrzat Helpik. To dobry duch domu. To jest symbol obecności osób starszych w przestrzeni publicznej, z którego to symbolu jesteśmy bardzo dumni. Skrzat Helpik, drodzy Państwo, od 2015 roku jest już obecny w ponad 70 tysiącach domów ludzi na całym świecie. Jest tworzony tutaj w Mławie, w tym maleńkim miasteczku na północy, właściwie na pograniczu Mazowsza i Warmii. Bardzo jesteśmy z tego dzieła dumni i cały czas nasi seniorzy wolontariusze wraz z pracownikami naszego przedsiębiorstwa
codziennie wykonują skrzata Helpika dla tych, którzy chcą go zaprosić do swojego domu. A jak wygląda skrzat Helpik i czym albo kim właściwie on jest, możecie Państwo zobaczyć w naszym sklepie internetowym www.sklepas.org.pl, do którego serdecznie Państwa zachęcam. Ale oprócz centrów aktywności seniora, nasza organizacja prowadzi również działalność gastronomiczną. Od 2017 roku uruchomiliśmy pierwszą restaurację, która o wdzięcznej nazwie Gary Babci Krysi, która powstała jako pierwsza w Mławie. To taka dość specyficzne miejsce, bardzo klimatyczne, bardzo domowe. To jest niezwykła restauracja, jak ja o tym mówię, ponieważ restauracja Babci Krysi to restauracja, która prowadzi system rabatowej sprzedaży obiadów dla seniorów. Każdy senior może przyjść do tej restauracji i skorzystać z 50% rabatu na zakup dwóch obiadu. W tej chwili cena tego obiadu dla seniora to jedyne 9 zł. I za te 9 zł senior przychodzący do naszych restauracji może zjeść dwudaniowy posiłek. Często, proszę Państwa, jest tak z naszych wywiadów, ankiet, ewaluacji, które prowadzimy, rozmów czy grup wsparcia dla seniorów, często ten posiłek, który seniorzy zjadają w naszych restauracjach, to jest jedyny ciepły posiłek, który zjedzą w ciągu całego dnia. To też kolejny argument i dowód potwierdzający konieczność działalności, prowadzenia tej misji. To dla nas bardzo ważne, chcemy to rozwijać. Proszę Państwa, restauracji już mamy w tym momencie, jeżeli chodzi o Gary Babci Krysi, 3. Oraz mamy jeszcze jedną restaurację, która się nazywa Płocki Salonik Babci Krysi, ale to za chwilę o tym powiem, kiedy będę mówił o instrumentach finansowych, bo tego dotyczy nasze dzisiejsze spotkanie. Oprócz restauracji prowadzimy również akcję zawieszonego obiadu. Jesteśmy inicjatorami tej akcji, jeżeli chodzi o nasz kraj. Internauci czy dobroczyńcy z całego kraju mogą zakupić u nas taki zawieszony obiad, który my bezpłatnie wręczamy najbardziej potrzebującym, którzy zgłaszają się do naszego przedsiębiorstwa, do naszej organizacji, proszą o taki posiłek. Proszę Państwa, ta akcja Zawieszony Obiad to przede wszystkim forma wsparcia dla ubogich, ale też osób znajdujących się w kryzysie bezdomności lub przemocy. I na pewno Państwo się ze mną z tym zgodzą, że osoby potrzebujące pomocy to często osoby, które o tą pomoc nie poproszą. Stąd też kolejna gałąź naszej działalności, którą nazywamy wolontariatem seniora. Wolontariat seniora to opcja aktywizacji osób starszych i to dzięki wolontariuszom seniorom my wiemy, które osoby są w takiej potrzebie, które potrzebują tego wsparcia, chociażby żywieniowego. I w ten sposób nasza organizacja dociera do tych osób i w bardzo intymnej atmosferze staramy się tych ludzi wspierać, ponieważ nikt nie lubi mówić o tym, że jest biedny i potrzebujący, a na pewno nie lubi mówić o tym, że jest głodny i nie ma co jeść. Więc w tym zakresie bardzo aktywnie również działamy wraz z naszymi wolontariuszami, z których jesteśmy bardzo dumni, ponieważ też obserwujemy ich rozwój na rzecz lokalnej społeczności. To nas bardzo cieszy. Działamy również w zakresie oferty turystycznej, którą organizujemy dla naszych członków. To jest około 40 wyjazdów rocznie, w tym również zagranicznych. Seniorzy aktywnie w tym uczestniczą i bardzo się z tego cieszymy, że chętnie korzystają z tej opcji. Są to też turnusy rehabilitacyjne, które organizacja decyzją zarządu co roku dofinansowuje bądź kroi tą ofertę turystyczną tak, by z tej oferty turystycznej mógł skorzystać każdy senior. Bo to, proszę Państwa, nie jest tak, że osoba, która jest mało zamożna, ma małą, niską emeryturę bądź jakieś kredyty, zobowiązania, które niestety musi spłacać, mimo tego, że jest na emeryturze, nie może uczestniczyć w takim wyjeździe. My również pomagamy tym osobom, wspieramy, by ich nie marginalizować, a przede wszystkim włączać w tę aktywność również społeczną. I bardzo jesteśmy z tego dumni, że ta oferta zyskuje coraz większą liczbę chętnych do korzystania. Stale ją rozwijamy. To jest, myślę, taka nasza nowość i bardzo się z tego cieszymy.
Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o wolontariat seniora, to jest takie dzieło, ja wspomniałem o tym przed chwilą, ale wolontariat seniora to też jest takie oddziaływanie wewnątrzpokoleniowe. Posłużę się przykładem, który uwielbiam, o którym zawsze uwielbiam opowiadać. Proszę sobie wyobrazić, że 60-letnia pani Zofia pomaga 85-letniej pani Stanisławie w prowadzeniu domu, w sprzątaniu, w robieniu zakupów. To jest takie piękne dzieło ukazujące, jak ogromny potencjał drzemie w osobach starszych. I ten potencjał chcemy wykorzystywać na rzecz lokalnej społeczności. A wracając do naszego głównego tematu, czyli instrumentów finansowych, owszem, nasza organizacja korzystała wielokrotnie z tych instrumentów pożyczkowych. Obecnie, proszę Państwa, my skorzystaliśmy z 6 pożyczek na rozwój, 1 pożyczki płynnościowej. I teraz w 2021 roku skorzystaliśmy z kolejnej pożyczki na rozwój. Dzięki tym instrumentom finansowym i dzięki temu finansowaniu udało się uruchomić wiele procesów inwestycyjnych, bez których nie byłoby możliwe stworzenie dodatkowych punktów usług dla naszych seniorów. I tak, jak Państwu już wspominałem, to właśnie dzięki tym pożyczkom na rozwój udało się wyremontować siedzibę główną, macierzystą organizacji tutaj w Mławie, jak również utworzyć pierwszą restaurację Gary Babci Krysi, a później dzięki środkom finansowym z pożyczek powerowskich, bo to były pożyczki powerowskie, te 6 pierwszych pożyczek, przenieśliśmy restaurację w bardziej dogodne architektonicznie miejsce, to znaczy Park Miejski w Mławie i ta restauracja znajduje się tam do dzisiaj. Dzięki pożyczkom powerowskim, które zaciągaliśmy od 2017 roku, udało się uruchomić oddział w Płocku. Oddział w Płocku, w którym na ulicy Obrońców Płocka 20 otworzyliśmy restaurację Gary Babci Krysi, mogliśmy ją wyremontować, mogliśmy ją wyposażyć. Jak się pewnie Państwo domyślacie, sprzęt gastronomiczny jest szalenie kosztowny i wyposażenie tych kuchni to nie są małe pieniądze. I dzięki tym pożyczkom powerowskim udało nam się te kuchnie wyposażyć w bardzo profesjonalny sprzęt, który służy do dzisiaj naszym pracownikom. Kolejna pożyczka powerowska, którą otrzymaliśmy, służyła otwarciu właśnie płockiego saloniku Babci Krysi. To taka mniejsza, bardziej kameralna restauracja na Starym Rynku w Płocku. Jak będziecie Państwo w Płocku, to oczywiście zachęcamy do odwiedzenia tejże restauracji. Tam też dzięki tym środkom zbudowaliśmy ogródek gastronomiczny, stworzyliśmy bardzo klimatyczne, rodzinne miejsce, które odwiedzają nie tylko seniorzy, ale też rodziny z dziećmi, zwłaszcza w niedzielne popołudnie, kiedy gościmy w naszej restauracji mnóstwo rodzin, co nas bardzo cieszy. Następna inicjatywa to otwarcie 2 punktów usługowych, spiżarni Babci Krysi oraz restauracji Gary Babci Krysi w Galerii Handlowej Wisła w Płocku na ulicy Wyszogrodzkiej. To taka nasza nowa inicjatywa, która wystartowała i ona została sfinansowana dzięki pożyczce zaciągniętej ostatnio w 2021 roku. Bardzo się z tej inicjatywy cieszymy i to jest dla nas bardzo ważne, że są te środki, że możemy po nie sięgnąć. Ten proces inwestycyjny, proszę Państwa, dzięki tym środkom jest o tyle wygodny, że organizacja nie musi wykorzystywać środków, które zdobywa z prowadzonej działalności, ale może rozszerzać swoją działalność, finansując ją właśnie ze środków pochodzących z pożyczek. To jest bardzo wygodne, bardzo bezpieczne dla nas jako podmiotów ekonomii społecznej i stanowi dla nas swoistego rodzaju poczucie bezpieczeństwa, co jest w procesach inwestycyjnych czy w prowadzeniu przedsiębiorstw ekonomii społecznej szalenie ważne. Kolejna sprawa bardzo ważna, z której bardzo się cieszymy w związku z tymi instrumentami pożyczkowymi, finansowymi. Proszę Państwa, od 2017 roku
przez to, że korzystaliśmy z tych pożyczek, w nawiązaniu do deklaracji korzyści społecznych, które organizacja składała do wniosku pożyczkowego, utworzyliśmy 14 miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Te osoby, które zatrudniamy dzięki tym stworzonym miejscom pracy, to osoby będące w kryzysie przemocy, w kryzysie ubóstwa, czy też osoby niepełnosprawne. I bardzo chcę tutaj podkreślić, że te 14 miejsc pracy, które zostały utworzone dzięki tym pożyczkom, są utrzymywane do dnia dzisiejszego i pracownicy realizują na tych stanowiskach powierzone im obowiązki. Łącznie, proszę Państwa, nasze przedsiębiorstwo społeczne zatrudnia obecnie około 100 osób. To jest bardzo duże grono osób. To są pracownicy działający w sektorze gastronomicznym, czyli we wszelkich restauracjach czy punktach gastronomicznych, które prowadzi nasze przedsiębiorstwo, ale są to również pracownicy działu marketingowego i działu statutowego, który zajmuje się misją działalności, czyli tą fundamentalną częścią działalności, oddziaływania na rzecz lokalnego środowiska i na rzecz oczywiście seniorów, którym w sposób szczególny dedykujemy tą naszą działalność. Jeżeli chodzi o jakieś takie liczby, proszę Państwa, w 2021 roku, nie muszę przypominać, że był to rok pandemiczny i dobrze Państwo wiecie, jakie były ograniczenia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie sektora gastronomii w Polsce. Udało nam się w naszym przedsiębiorstwie zrobić obrót na wysokości około 4,5 miliona złotych. Pożyczka zaciągnięta w 2021 roku to była pożyczka w wysokości 180 tysięcy złotych. To jest niecałe 3% tegorocznego obrotu. Niemniej uważamy, że ta pożyczka, którą uruchomiliśmy, którą zaciągnęliśmy w 2021 roku, pozwoliła między innymi, tak jak Państwu wspominałem, na uruchomienie dodatkowego punktu usług gastronomicznych, właściwie dwóch w Galerii Wisła w Płocku. Bardzo nas to cieszy i bardzo się z tego, tym się szczycimy, jesteśmy z tego dumni, że się nam to udało zrobić właśnie w tym roku pełnym kryzysu gospodarczego. I myślę, że nie tylko my, ale i inne pozostałe przedsiębiorstwa do dzisiaj muszą walczyć z tymi skutkami, bo proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, jeżeli nasze przedsiębiorstwo społeczne generuje zysk właściwie z przychodów z działalności gastronomicznej, a pandemia powoduje, że te restauracje są zamknięte, nie mamy przychodów, więc musieliśmy sobie wtedy radzić. W 2020 roku zaciągnięta była ta pożyczka płynnościowa, która też nam pozwoliła zachować pewnego rodzaju stabilność. Także te instrumenty finansowe, na koniec jeszcze o tym przez chwilę powiem, ale te instrumenty finansowe, proszę Państwa, są szalenie ważne, bo one dają nam jako PESOM, jako instytucjom społecznym, działającym na rzecz lokalnego środowiska, dają nam poczucie bezpieczeństwa, dają poczucie stabilności, dają poczucie pomocy, że nie jesteśmy w tej działalności sami, tylko możemy liczyć na to wsparcie. To jest bardzo ważne, zwłaszcza kiedy prowadzi się działalność misyjną. Misyjną, czyli polegającą na oddziaływaniu na lokalne środowisko. Jedną rzecz chciałbym tutaj poruszyć, a właściwie dwie, jeżeli chodzi o samą procedurę tych pożyczek. Mianowicie, proszę Państwa, prosimy bardzo, byście Państwo zastanowili się nad kwestią biurokracji związanej z wnioskiem o pożyczki. Czy nie warto by było przyjrzeć się jeszcze raz instrukcjom udzielania tych pożyczek, zmniejszyć może ilość formularzy, ilość dokumentów, które są konieczne do złożenia tego wniosku, bo być może będzie jakiś taki pomysł, żeby tą biurokrację ograniczyć, ponieważ jest to, jak Państwo się domyślacie, bardzo pracochłonne, wymaga zaangażowania wielu agent, jeżeli chodzi o struktury działalności organizacji. Bardzo serdecznie prosimy, byście się Państwo do tego nad tym pochylili, bo być może jest szansa ograniczenia tej biurokracji, jeżeli chodzi o sam wniosek. Natomiast druga moja sugestia,
Pożyczka to instrument zwrotny, czyli te pieniądze, które Państwo nam udzielacie, pomagacie w naszym rozwoju, są zwrotne. Przedsiębiorstwo, Jarek o tym mówił, że my spłacamy te pożyczki, spłacamy je sukcesywnie, budując w pewien sposób swoją wiarygodność jako przedsiębiorstwo ekonomii społecznej, ale proszę Państwa, pożyczka czy instrument zwrotny finansowy to nie dotacja. Tymczasem w kontekście rozliczania pożyczek, zwłaszcza tych na rozwój, przedsiębiorstwa muszą składać agendę, muszą składać zestawienie wszystkich wydatków, faktur, jak to wszystko wygląda. Jeżeli się prowadzi proces inwestycyjny, proszę Państwa, który polega na kupnie widelca, od widelca do na przykład pieca konwekcyjno-parowego, to proszę sobie wyobrazić, ile dokumentów księgowych musi organizacja przygotować, żeby rozliczyć kwotę na przykład 180 tysięcy. To jest bardzo dużo pracy, dużo papierologii, to trochę obciąża i nie pozwala zająć się tym, co tak naprawdę jest ważne w kontekście prowadzenia tej działalności społecznej. Kolejna sprawa to zabezpieczenia. Bardzo bym Państwa prosił, byście Państwo pochylili się nad kwestią tych zabezpieczeń, żeby być może spróbować nam jako stałym klientom tych instrumentów finansowych spróbować bardziej zaufać, jeżeli chodzi o te zabezpieczenia, bo one czasami stanowią nie lada wyzwanie i problem, jeżeli chodzi o funkcjonowanie przedsiębiorstwa. To właściwie tyle, jeżeli chodzi o te moje prośby czy sugestie. Proszę Państwa, podsumowując, pożyczki, instrumenty finansowe, instrumenty zwrotne, bez wątpienia, podkreślam z całą stanowczością, mają bezpośrednie przełożenie na efekty działalności społecznej. I temu nie zaprzeczamy, jesteśmy z tego bardzo dumni, że może mogliśmy skorzystać z tych środków, że to wspiera naszą działalność misyjną. To jest szalenie efektywne, szalenie ważne, bo nam rozwiązuje ręce i pozwala skutecznie działać. Te miejsca usług, produkty, które są dla ludzi, mogły być powoływane właśnie dzięki instrumentom finansowym. Na koniec, proszę Państwa, te instrumenty finansowe też pomagają pomagać teraz. Organizacja bardzo mocno zaangażowana jest w pomoc dla Ukrainy. Pracujemy bez przerwy ze wszystkimi naszymi pracownikami, ze wszystkimi wolontariuszami, ze wszystkimi seniorami, których zrzeszamy w strukturach naszej organizacji. Pracujemy na rzecz pomocy tym ofiarom tej strasznej zbrodni, która się dzieje. I uważam, że my jako przedsiębiorstwa ekonomii społecznej czujemy się w sposób szczególny odpowiedzialni za niesienie tej pomocy i cieszymy się, że możemy być, cieszymy się, że możemy funkcjonować. To dla nas szalenie ważne. Raz jeszcze bardzo dziękuję za to, że te instrumenty finansowe są, że możemy z nich korzystać. I razem ze wszystkimi seniorami, których zrzeszamy w naszej organizacji, mówimy nie wojnie. Sława Ukrainie. Dziękuję Państwu. Panie Michale, bardzo dziękujemy za podzielenie się doświadczeniem. To jest bardzo budujące to, co robicie. Ja tylko w imieniu BGK chciałam powiedzieć, że weźmiemy pod uwagę wszystkie sugestie i to, co pan jakby powiedział pod kątem uproszczenia i zmniejszenia formalności. I oddaję głos pani Karolinie Cyran-Juraszek.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Was serdecznie, Jarku, Michale. Dziękuję za Wasze wystąpienie. Dziękuję za to, co robicie i za to, jak szybko i sprawnie i w jakiej skali odnaleźliście się od czasu wybuchu wojny. Trzymam mocno kciuki. Mam wrażenie, że jesteście już w tej chwili jako przedsiębiorstwo społeczne no, stałym elementem krajobrazu, tego także pomocowego, mimo że tyle osób zatrudniacie i cały czas musicie jednak prowadzić swoją codzienną działalność. Wzruszyliśmy się tutaj ogromnie, ale też zobaczyliśmy skalę, w jakiej działacie. Ja pozwolę sobie jeszcze podsumować rekomendacje, o których także rozmawialiśmy w ubiegłą środę. To, o czym także mówiliście przy okazji Waszych fantastycznych wystąpień. A mianowicie, bo to jest głos przedsiębiorstw społecznych, narzędzia, którym jest wniosek i sprawozdanie, powinny być uproszczone. One są w tej chwili łatwe tylko dla tych, którzy już kiedyś sięgali po pożyczkę, znaczy łatwe, po prostu znane. Natomiast przedsiębiorstwa, które myślą o aplikowaniu, niestety mogą tutaj przy tych różnego rodzaju narzędziach mieć problemy. Także i wniosek, i sprawozdanie, nad tym się trzeba pochylić, żeby to uprościć, ale także zastanowić się nad doradztwem przy sięganiu, ale przy towarzyszeniu, jak gdyby przy tej pożyczce, jeśli chodzi o wspieranie doradcze pożyczkobiorcy. Była mowa o zabezpieczeniach, tutaj naprawdę i padło słowo od Michała o zaufaniu. Sześć pożyczek, no czy nie warto rozmawiać tutaj o rozwiązaniach systemowych związanych z zabezpieczeniami. Wszystkie te pożyczki przedsiębiorcy mają, właściwie zabezpieczają jako osoby fizyczne, więc tutaj warto by było naprawdę szukać lepszych rozwiązań. Czas oczekiwania na pożyczce. To się dzisiaj nie pojawiło, ale pamiętam naszą rozmowę, kiedy ten czas przy pilotażu był jednym z elementów właśnie, które najbardziej były chwalone. Nie nawet wysokość pożyczki, ale ten czas. Czekało się na pożyczkę kiedyś od 10 maksymalnie do 2 tygodni. Znaczy ludzie, przedsiębiorstwa potrzebują szybko pożyczyć pieniądze. Mają bardzo wiele potrzeb rozwojowych związanych właśnie z czasem i z ostatniej rozmowy trochę wywnioskowałam, że się coraz dłużej czeka na pożyczkę, trochę nie wiadomo dlaczego. Warto się temu przyglądać. Jarek mówił o SMS-ie. Ja powiem to w kontekście operatorzy, budujcie relacje z pożyczkobiorcami. Rozumiem, że warto jest czasami przypomnieć o tym, że zbliża się rata pożyczki, ale myślę, że warto też zadzwonić, zapytać, co słychać, jak idzie, jakie problemy mają. Znaczy ta relacja z pożyczkobiorcą jest tutaj ważna i wyraźnie wybrzmiało, że po prostu tym przedsiębiorcom potrzebna. I wreszcie umorzenie. Wiem, że za chwilę będzie nowy okres programowania. Wiem, że te umorzenia covidowe były niesłychanie ważne, bardzo pomogły. Było to także motywujące i do rozwoju, i do nabrania siły, ale w nowym okresie programowania także te umorzenia są i będą potrzebne. Nie wykaraskaliśmy się
z pandemii, przechodzimy do innej fazy pandemii, do skutków pandemii, a już jesteśmy w fazie wojny. Zachęcam w mojej prezentacji, ale już mamy trochę mało czasu, są także rekomendacje, które wybrzmiały przy badaniu luki finansowej. Ja już nie będę Państwu ich przedstawiała. Zachęcam do tego, żebyśmy się po prostu wspólnie pochylili nad tymi rekomendacjami, a instrumenty były coraz bardziej atrakcyjne, ale też takie świat pożyczek dla przedsiębiorców społecznych coraz bardziej powinien być przyjazny, bo z tego, co słyszeliśmy, starają się robić wszystko i zasługują po prostu na to, żeby właśnie z tego instrumentu skorzystać, bo mamy dowody na to, że dzięki temu się po prostu rozwijają. Nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować serdecznie jeszcze raz za zaproszenie, za to, że te świadectwa i te przykłady wybrzmiały i pozdrowić wszystkich przedsiębiorców, którzy podobnie jak inne organizacje pozarządowe, cały sektor społeczny, ale też osoby indywidualne pomagają wszystkim, którzy tej pomocy na czas wojny potrzebują. Chwała Ukrainie. Dziękuję bardzo. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Ja bym chciała po wysłuchaniu tych wszystkich Państwa głosów bardzo interesujących, dotyczących tego, w jaki sposób oceniacie Państwo dotychczasowe doświadczenia dotyczące korzystania z pożyczek, powiedzieć na koniec kilka słów na temat tego, co planujemy w najbliższym czasie, a właściwie tak ten bliski czas, to można powiedzieć kolejne 7, 8, 9, 10 lat. Jeżeli chodzi o wsparcie pożyczkowe, to nie jest ono jedyne, jeżeli chodzi o instrumenty zwrotne. My staramy się zbudować system wsparcia finansowego dla podmiotów ekonomii społecznej właśnie z wykorzystaniem środków EFS-u. Dużo powiedział o historii naszych działań Michał Kopeć na początku naszego spotkania, pokazywał w kolejnych latach, jakie realizowaliśmy działania. Jedne z sukcesem, takie jak pożyczki, bardzo dobrze to podsumowała Karolina Ceran-Juraszek. Inne z porażką, jak na przykład gwarancje banków spółdzielczych, więc staramy się wyciągać wnioski, rozwijać się i próbować tworzyć coś nowego. W 2020 roku zrealizowaliśmy badanie, mówiła też o nim Karolina Ceran-Juraszek. W tym badaniu faktycznie jest dużo ciekawych wniosków dotyczących tego, co było dostępne, jak jest oceniane, jakie są efekty. Zachęcam Państwa również do lektury. Dało nam też sporo rekomendacji, staraliśmy się je uwzględnić.
też w budowaniu systemu wsparcia zwrotnego. I stworzyliśmy pewną koncepcję wsparcia, konsultując ją właśnie z sektorem ekonomii społecznej, z sektorem bankowym, z przedstawicielami związków zrzeszających podmioty ekonomii społecznej, tak żeby faktycznie nasza oferta, którą będziemy chcieli wdrożyć, odpowiadała na potrzeby tak naprawdę państwa jako podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych, które tego finansowania potrzebują. Z pewnością dążymy do dywersyfikacji różnych ofert, różnych produktów i chcemy wykorzystywać możliwości, które dają nam przepisy unijne, bo wiele z tych kwestii, które Państwo zgłaszaliście jako problemowe, tak naprawdę niestety wynika z przepisów unijnych, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie sprawozdawczości. Ona będzie troszkę uproszczona, więc jest nadzieja. Natomiast jakby dokumentowanie niestety pożyczek, które są finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, jest jakby kluczowe dla potwierdzenia kwalifikowalności na późniejszym etapie. Michał mówił i pokazywał, albo w którejś z tych prezentacji wcześniejszych była informacja o 240 milionach już, które pracuje obecnie na pożyczki. To są te środki z EFS 07-13 i 14-20. To są środki, które obecnie są w obrocie. My z pożyczek, które się uwalniają, uruchamiamy instrumenty, które chcemy uruchamiać w prostszy sposób, na przykład właśnie pożyczki płynnościowe i również mamy ambicje, żeby uruchomić ofertę poręczeń dla podmiotów ekonomii społecznej. O tym za chwilkę jeszcze powiem. Natomiast w nowej perspektywie finansowej, która teoretycznie rozpoczyna się już w tym roku, ale obecnie jesteśmy na etapie negocjacji programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. W tym programie przewidujemy 180 milionów złotych na instrumenty finansowe dla ekonomii społecznej, więc porównywalne do tych, które są obecnie, co nam da łącznie kwotę 390 milionów złotych, które będą pracowały przez kolejne lata na różne produkty, różne działania możliwe do sfinansowania w sektorze ekonomii społecznej. Tutaj chciałam Państwu pokazać taką mapę na podstawie tych wszystkich działań, tych wszystkich środków, które mamy. Stworzyliśmy taką ofertę, która będzie się rozwijać, będzie rozwijana dla Państwa. Tak naprawdę w zależności od tego, jak podmiot jest dojrzały, czyli czy jest to dopiero nowo utworzone przedsiębiorstwo społeczne, czy dłużej już istniejące, będzie możliwość uzyskania różnego rodzaju środków, poczynając od środków bezzwrotnych na tworzenie, utrzymanie miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przez częściowo umarzalne pożyczki. Tutaj też słyszałam w poprzedniej prezentacji postulat, żeby te umorzenia faktycznie zachować, czy utrzymać właściwie, bo jest to coś nowego, co będzie się pojawiało w nowej perspektywie finansowej. Do tej pory takiej możliwości zgodnie z przepisami unijnymi nie mieliśmy. Pożyczki obrotowe, pożyczki, poręczenia portfelowe, no i oczywiście pożyczki na start i rozwój, które dotychczas były, czy są jeszcze obecnie udzielane. Natomiast też społeczne fundusze kapitałowe, jako taka nowa forma, którą chcemy też w większym stopniu upowszechnić w Polsce. Kilka słów, ponieważ było już powiedziane o samych parametrach, ja bym tylko chciała powiedzieć w kontekście pożyczki płynnościowej i tych wszystkich instrumentów, które planujemy, że od kwietnia 2020 roku wraz z lockdownem, jak uruchomiliśmy tą pożyczkę, to jakby
ten czas 2 lat praktycznie już obecnie pokazał, że ta pożyczka jest bardzo potrzebna. Ta pożyczka właśnie na regulowanie tych bieżących zobowiązań, publiczno-prawnych, kosztów zatrudnienia, ona pomaga przedsiębiorcom społecznym w chwilowych problemach z płynnością finansową i te pożyczki będą dostępne przez kolejne lata. My będziemy w zależności od tego, jakie będzie zapotrzebowanie na środki, ewentualnie dokapitalizowywać fundusz płynnościowy, tak żeby tych środków było wystarczająco dużo. Poręczenia, tak jak mówiłam, gwarancje nam się nie udały, natomiast pracujemy obecnie nad koncepcją instrumentu, który chcielibyśmy uruchomić w połowie roku i rozmawiamy obecnie właśnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, będziemy rozmawiać ze Związkiem Funduszy Poręczeniowych, tak żeby zaproponować też instrument poręczeniowy nie w wąskim pojęciu, tylko dla finansowania dłużnego oferowanego przez jakieś banki komercyjne, ponieważ wiemy, że tutaj możemy się nie spotkać zbyt dużym zainteresowaniem. Chcielibyśmy również zaproponować uruchomienie poręczeń wadialnych, tak aby przedsiębiorstwa społeczne mogły w lepszym stopniu, w prostszym stopniu, szybciej mieć większy dostęp do zamówień publicznych udzielanych przez na przykład jednostki samorządu terytorialnego, ale również poręczeń należytego wykonania umowy lub usunięcia wad i usterek. Dawałoby to możliwość finansowania czy gwarantowania kontraktów, które przedsiębiorstwa społeczne czy podmioty ekonomii społecznej chciałyby realizować, czy to z kontrahentem publicznym, czy prywatnym. Jeszcze realizujemy Power. Mamy 2021 rok. Perspektywa kończyła się w ubiegłym roku, ponieważ program jest realizowany do końca 2023 roku zgodnie z przepisami unijnymi. Te pożyczki na start i rozwój są jeszcze obecnie dostępne. O nich mówiła Aleksandra Kwiatkowska wcześniej szczegółowo i to są te, które są obecnie dostępne. Natomiast też udało nam się w 2019 roku uruchomić pierwszy w Polsce, jedyny właściwie funkcjonujący obecnie instrument kapitałowy dla podmiotów ekonomii społecznej, kapitałowy i quasi-kapitałowy, to jest Fundusz Społecznych Inwestycji Kapitałowych. On jest zarządzany przez TISE, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, który też udziela pożyczek powerowych. To jest mały fundusz, on ma 13 milionów złotych alokacji i to są takie celowane inwestycje, wejścia kapitałowe dla tych przedsiębiorstw społecznych, które mają duże możliwości rozwoju, potrzebują kapitału rozwojowego i w przypadku wejść kapitałowych jest to, czy dotyczyć to będzie tylko spółek non-profit, ponieważ tylko spółki kapitałowe tak naprawdę mogą zastosować wejście kapitałowe, ale w przypadku innych przedsiębiorstw, jak na przykład spółdzielnie socjalne, możliwe jest skorzystanie z pożyczki podporządkowanej. Ten kapitał jest dosyć wysoki, bo to jest do 1 000 000 złotych na przedsiębiorstwo, więc w zależności od tego, na ile biznesplan jest dobrze przygotowany, pomysł jest dobry tak naprawdę i biznesplan jest dobrze przygotowany, daje ten instrument bardzo duże możliwości rozwoju przedsiębiorstwom społecznym. Tu jest też bardzo jakby istotny element doradztwa, które jest oferowane przedsiębiorstwom społecznym, więc też zachęcam Państwa do tego, żeby z tego korzystać. Jest jeszcze, z tego co wiem, wolna alokacja niezrozdysponowana i ten fundusz będzie działał co najmniej do połowy przyszłego roku. Także to też, jeżeli Państwo chcecie się, jakby chcielibyście uzyskać więcej informacji na ten temat, to zachęcam, żeby wejść na stronę TISE. I jeżeli chodzi o wsparcie w przyszłej perspektywie, tak jak mówiłam, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, tę alokację przewidzieliśmy porównywalną z tym okresem programowania i wsparcie w pożyczkach, czy w ramach pożyczek FERS, generalnie w ramach instrumentów finansowych FERS, generalnie chcemy kontynuować w podobnym układzie jak obecnie.
Jeżeli chodzi o inwestycje, przewidujemy tutaj wskaźnik, dokładnie ponad 830 inwestycji zwrotnych w ramach tego programu. Natomiast z uwagi na to, że są obecnie dostępne środki jeszcze w ramach perspektywy 14-20, uruchomienie przewidujemy nie wcześniej niż w połowie 2023 roku, jak środki Powera zostaną wykorzystane. W ramach tego instrumentu będziemy chcieli, tutaj właściwie BGK będzie chciał, będzie udzielał poprzez swoich pośredników finansowych instrumenty takie jak pożyczki. Będą to pożyczki na start, na rozwój, ale również chcieliśmy, biorąc pod uwagę doświadczenia tego okresu programowania, udostępnić możliwość wdrażania funduszy kapitałowych lub quasi-kapitałowych, czyli wejścia kapitałowe, pożyczki podporządkowane na podobnej zasadzie, jak one są realizowane obecnie. Nie wchodząc może w szczegóły już na temat tych pożyczek na start, rozwój, to co z pewnością wiemy już, że pojawi się, to potencjalna możliwość umorzenia pożyczek. Chcemy, żeby ona była zachętą do tego, żeby osiągać korzyści społeczne w ramach przedsięwzięć finansowanych z pożyczki. Przewidujemy 25-procentowe umorzenie. Pozostałe parametry są bardzo podobne, więc myślę, że nie ma sensu, abym je przytaczała. W pożyczce na rozwój, czyli dla tych przedsiębiorstw, które funkcjonują dłużej niż 12 miesięcy, również to umorzenie przewidujemy, również pod warunkiem osiągnięcia korzyści społecznej. Tutaj do 1 000 000 zł jedno przedsiębiorstwo w ramach jednej umowy będzie mogło uzyskać. I tak jak mówiłam, społeczne fundusze kapitałowe, tutaj w skrócie Karolina posługiwała się pojęciem SVC, Social Venture Capital, będziemy chcieli co najmniej 2 takie fundusze uruchomić, dając możliwość rozwijania się przedsiębiorstwom społecznym. Aczkolwiek tutaj z uwagi na duże korzyści dla przedsiębiorstw społecznych i duże ryzyko po stronie funduszu, to wsparcie jest przewidziane na warunkach rynkowych, ale z bardzo silnym komponentem doradczym jako uzupełniającym inwestycję finansową. Tyle z mojej strony. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, bardzo chętnie na nie odpowiem. Dziękuję bardzo. Panie Aleksandro, bardzo dziękujemy. Ja również w imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym spotkaniu. Informuję, że jeżeli Państwo byście chcieli wrócić do treści naszego webinaru, to on znajdzie się za kilka dni na naszej stronie internetowej w zakładce poświęconej pożyczkom dla podmiotów ekonomii społecznej. Dziękuję jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia.